Teorię Pixara, zakładającą, że wszystkie filmy studia Pixar dzieją się w tym samym świecie, lecz w różnych czasach, zna każdy. Połączenie ze sobą różnych filmów, by stanowiły logiczną całość, nie jest łatwe, a w przypadku innych bajkowych wytwórni wielu uważało, że jest wręcz niemożliwe. Jednakże na tym kanale słowo niemożliwe nie istnieje. Panie i panowie, ja jestem Rabo, a przed wami wielka teoria DreamWorks. Zaczynamy! Kilka zasad na początek. Po pierwsze, jeśli jakiś film posiada kilka części, to omówię je zbiorczo. Po drugie, nie będę streszał fabuł wszystkich filmów, bo też chyba nie ma takiej potrzeby. Zamiast tego skupię się na tym, co faktycznie istotne. A po trzecie, potężna teoria wymaga potężnej osi czasu, a świat DreamWorks możemy całkiem zgrabnie podzielić na znane nam okresy historyczne. Od prehistorii, aż do dalekiej przyszłości. Co też uczynimy. Zacznijmy więc od początku. Prehistoria. Dawno, dawno temu, w zamierzchłej przeszłości, a konkretnie około 4 milionów lat temu, żyli sobie Krudowie. Rodzina jaskiniowców, która pod wpływem zmian klimatycznych straciła swój dom i ruszyła w świat. Ci, którzy lepiej znają historię, wiedzą, że w tamtych czasach człowiek wyglądał raczej tak, a nie tak, co pokazuje nam już na starcie, że nasz świat i uniwersum DreamWorks są do siebie podobne, lecz nie takie same. Ludzkość w czasach Krudów rozwijała się powoli, a w sumie to bardzo powoli. Po tym, jak jaskiniowcy nauczyli się wzniecać ogień, nastąpił długi okres stagnacji, a na zauważalny rozwój cywilizacji trzeba było jeszcze trochę poczekać. W końcu jednak nadeszła starożytność. A wraz z nią pierwsi kłamcy, pierwsi głupcy oraz niewolnictwo. Powstają pierwsze znaczące cywilizacje, ludzkość zaczyna wznosić monumentalne budowle, a nad wszystkim czuwają nieszczególnie miłosierni władcy. Zdarzenia te obserwujemy w filmach Książę Egiptu oraz Józef, Władca Snów. W XVII wieku przed naszą erą niejaki Józef, jeden z wielu synów Jakuba, zostaje sprzedany przez własnych braci do egipskiej niewoli. Spryt i intelekt sprawiają jednak, że po pewnym czasie nie tylko odzyskuje wolność, ale nawet zostaje zarządcą całego Egiptu. Spektakularna ścieżka kariery, trzeba przyznać. Następnie wybacza swym braciom, funduje im życie w luksusie i żyli długo i szczęśliwie. Kilkaset lat później niejaki Mojżesz, dowiedziawszy się przypadkiem o swym prawdziwym pochodzeniu, postanawia wyprowadzić z egipskiej niewoli lud, z którego się wywodzi, i robi to w dość widowiskowy sposób. Nad wszystkim czuwa tajemniczy Bóg, którego prawdziwa tożsamość prawdopodobnie rozsadzi wam głowę. W bajecznym świecie DreamWorks świat wygląda nieco inaczej i dobitnie świadczą o tym kolejne epoki, takie jak średniowiecze. Ludzkość rozwijała się coraz szybciej i gdy wydawało się, że awanturujący się sąsiad będzie największym problemem człowieka, na niebie pojawiły się smoki. W wodzie wcale nie było bezpieczniej. Dzielni żeglarze, tacy jak Sindbad, musieli mierzyć się chociażby z krakenami, które uważały, że morza i oceany to ich teren i nie były zadowolone z powodu coraz bardziej panoszącego się na nich człowieka. Z czasem jednak dały za wygraną, a wiele stuleci później ucywilizowały się na tyle, że niektóre jednostki postanowiły nawet zacząć żyć jak zwykli ludzie, co mogliśmy obserwować w filmie Miss Kraken, Ruby Gilman. Ale wróćmy do średniowiecza. Na północy Europy wikingowie tacy jak Czkawka zmagali się ze swoimi śmiertelnymi wrogami, z którymi potem na szczęście udało się zaprzyjaźnić. Zanim to się jednak stało, jeden ze smoków z niewyjaśnionych powodów odłączył się od stada i ruszył w świat. Jego bardzo długa podróż zakończyła się zniewoleniem w pewnym zamku, z którego chcąc nie chcąc uczynił swoje nowe legowisko. Czy może raczej powinienem powiedzieć, uczyniła? Tak jest, mowa oczywiście o znanej ze Shreka smoczycy. Przyszła partnerka osła nieświadomie doleciała na inny kontynent. Okazało się, że w podobnym czasie, gdy wikingowie zmagali się ze smokami, na terenie dzisiejszej Ameryki istniała rzeczywistość pełna baśniowych stworów. Pierwsi ludzcy osadnicy pojawili się tam przypadkiem, kilkaset lat przed innymi i w przeciwieństwie do swoich następców nie byli wrogo nastawieni do rdzennych mieszkańców. A przynajmniej na początku. W związku z tym, poza ludźmi na północy kontynentu żyli sobie Shrek, Osioł, Pinokio, Trzy Świnki i cała reszta gagatków, których dobrze znamy. Z kolei na południowej części kontynentu, do której ludzie jeszcze nie dotarli, żywot wiodły wiecznie zadowolone rozśpiewane trolle oraz ich początkowo wiecznie niezadowoleni sąsiedzi. Bergeni. Gatunki te, jak wiemy, ostatecznie się dogadały i żyły w pokoju. Jednakże przyszłe pokolenia ludów zarówno z północy, jak i południa nie miały już tak dobrze, gdyż pewnego razu na amerykański ląd przypłynęli konkwistadorzy. Tak oto zaczęła się kolejna epoka
czyli nowożytność. Czasy podboju nowych lądów nie były łaskawe dla baśniowych stworów. Gdy na kontynencie pojawili się kolonizatorzy, większość z nich miała do rdzennych mieszkańców podobne podejście co Lord Farquaad. W związku z tym ich populacja zaczęła się niestety coraz mocniej kurczyć. No a jaki był tego finalny efekt? Nie trudno się domyślić. Ludzie pragnący władzy i mocy powoli, lecz konsekwentnie pozbywali się magii, która stała im na drodze i choć na terenie Ameryki widzieliśmy jeszcze czasem jej przebłyski, szczególnie w zamkniętych, odizolowanych społecznościach jak w drodze do Eldorado, to jednak był to już schyłek magii w Dreamworksowym świecie. Przynajmniej na razie. Dominacja ludzi trwała w najlepsze. To właśnie w tych czasach możemy po raz pierwszy zaobserwować niegodne traktowanie zwierząt, nawet jeśli są naprawdę inteligentne, co jest przecież regułą w świecie DreamWorks. Mustang z Dzikiej Doliny jasno pokazuje, że przed ludźmi w tamtych czasach jeszcze długa droga, zanim zaczną żyć w zgodzie z otaczającym ich światem oraz na równych zasadach. Pytanie, czy zdążą naprawić wyrządzone krzywdy, bo plotka głosi, że zwierzęta są dość pamiętliwe. Ale nie wyprzedzajmy faktów, bo zanim przeniesiemy się do dalekiej przyszłości, czas na wczesną współczesność. Czyli właściwie doszliśmy do czasów obecnych. Co je charakteryzuje? Przede wszystkim jedno. Niemal całkowite wyparcie magii ze świadomości ludzi. Po setkach lat historie przekazywane z pokolenia na pokolenie zaczęły się zacierać i obecnie prawie nikt nie wierzy w to, że kiedyś po ziemi chodziły baśniowe stwory. Jedyną pozostałością po tamtych czasach są różnego rodzaju zabawki, takie jak troll widoczny w skoku przez płot czy Humpty Dumpty, który niegdyś, jak wiemy z kota w butach, istniał naprawdę, oraz przeróżne legendy przekazywane dzieciom, które podtrzymują sens istnienia ostatnich magicznych postaci w tym świecie, takich jak Święty Mikołaj, Zając Wielkanocny czy Wróżka Zębuszka. Niestety nawet oni stoją u progu bycia całkowicie zapomnianymi, co możemy zaobserwować w filmie Strażnicy Marzeń. Ta animacja w dzisiejszej teorii jest ważniejsza niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, ale wrócimy sobie do niej trochę później. W międzyczasie ludzie żyją sobie właściwie zupełnie normalnie, tak jak my, co możemy zaobserwować chociażby w Kapitanie Majtasie. Jednocześnie zwierzęta zostały całkowicie podporządkowane ludziom, lecz dla niektórych z nich to wciąż za mało. W filmie Dzieciak rządzi szef Bobas pojawia się w rodzinie Tima z bardzo konkretną misją, by przekierować gwałtownie rosnącą w społeczeństwie sympatię do piesków na niemowlęta. Jak widać, zwierzęta, nawet gdy chwilowo odpuściły walkę o swoją wolność i podporządkowały się ludziom, i tak są w pewnym sensie dyskryminowane, a często są po prostu traktowane jak zabawki. Mają jednak swoich obrońców. Niektórzy artyści podejmują próby uzmysłowienia ludziom, że zwierzęta też zasługują na naszą sympatię i szacunek, lecz mimo wielkich chęci i ogromnych nakładów finansowych, ponoszą porażkę. Widać to doskonale w drugiej części Dzieciaka, gdzie w pewnym momencie podczas pościgu bohaterowie wlatują na salę kinową przez ekran, na którym wyświetla się film na podstawie historii, jaką znamy z animacji Mustang z Dzikiej Doliny. Zauważcie, że mimo szczerych chęci uczulenia ludzi na problem niewłaściwego traktowania zwierząt, sala kinowa jest praktycznie pusta. Opowieść o dzielnym koniu, który pragnął jedynie wolności, przekazywana z pokolenia na pokolenie przez potomków Indian, nie zainteresowała praktycznie nikogo. Ludzie uważali się za panów tego świata, którzy mogą wszystko i którym nic nie zagraża. O prawdziwości powiedzenia, że na każdego kozaka zawsze znajdzie się większy kozak, przekonali się bardzo szybko, gdy nagle z nieba, ni stąd ni zowąd, spadł meteoryt, a chwilę później wielka kosmiczna głowa oznajmiła im, że przybywa w pokoju i w związku z tym wybije całą ludzkość. Tak oto rozpoczęła się kolejna era w świecie DreamWorks, mianowicie późna współczesność. Czyli to, co czeka nas już niedługo. Inwazja kosmitów. W pewnym momencie w DreamWorksowym świecie przybysze z kosmosu dochodzą do wniosku, że ludzkość jest już wystarczająco rozwinięta, by przybyć na Ziemię i zrobić zamieszanie. I tak oto w zaskakująco krótkim czasie ma miejsce kilka ciekawych wydarzeń. W animacji Potwory kontra obcy widzimy złego Galaxara, który odwiedza Ziemię, by zdobyć kwantonium, ale dostaje łomot i nic mu z tego nie wychodzi. Na naszą planetę trafiają również Megamocny i Metromen, których starcia, jakby się tak zastanowić, nie mają większego sensu i jak to często bywa w takich przypadkach, wynikają z trudnego dzieciństwa tego, który potem staje się zły. Ale jak mówi przysłowie, nie ma tego złego, który by się nie stał dobrym, czy jakoś tak, więc finalnie wszystko kończy się pomyślnie. Ostatnie kosmiczne odwiedziny mają miejsce w filmie Dom, gdzie niejaki Och ukrywa się na Ziemi przed ścigającymi go przedstawicielami własnej rasy.
Po pewnym czasie przybysze z kosmosu dają sobie spokój z gnębieniem ludzkości, więc ta może wrócić do tego, co robiła do tej pory. Czyli do gnębienia zwierząt. Ale te, po latach opresji, w końcu pokazują pazur i zaczynają stawiać coraz silniejszy opór. Tak oto rozpoczyna się bliska przyszłość. W tym okresie rozgrywa się bardzo wiele historii, które jasno pokazują nam, w którym kierunku będzie zmierzał świat. Mówiąc wprost, zwierzęta rosną w siłę. Ryby wchodzą na kolejny poziom rozwoju i tworzą swoją własną cywilizację pod wodą, co widzimy w rybkach sferajny. Szczury w filmie Wpuszczany w kanał, co prawda na trochę mniejszą skalę, ale jednak robią to samo. A do tego dwóch z nich, przebywających na powierzchni, pomaga równie kumatym kurczakom w wielkiej ucieczce z obozu, przedstawionej w Uciekających kurczakach. Z kolei mrówki w Mrówce Z również zaczynają być coraz inteligentniejsze, budują wielką społeczność, a potem nawet obalają ustrój totalitarny, promując jednocześnie samodzielne myślenie. Podobna rewolucja dokonuje się również w Madagaskarze, gdzie Marty, trzymany w zoo, jak inne zwierzęta, postanawia opuścić swój dotychczasowy dom i odnaleźć naturalne dla niego miejsce, w którym będzie szczęśliwszy. Lew Alex, uwielbiany przez tłumy do tego stopnia, że powstają gadżety z nim związane, takie jak pluszowy miś, który posiada dziewczynka z Wpuszczonego w kanał, co dowodzi, że to samo uniwersum, nie jest fanem tego pomysłu, ale na szczęście, razem z innymi zwierzętami, ostatecznie wyrusza, by odnaleźć przyjaciela. To wywołuje szereg zdarzeń, których nikt się początkowo nie spodziewał. Ale dla nas ważne jest, że po raz kolejny w danym środowisku znajduje się jednostka, która pragnie odmienić swój los. A działania słynnych pingwinów z Madagaskaru udowadniają, że ludzkość gdzieś po drodze przegapiła moment, gdy zwierzęta naprawdę zaczęły im dorównywać inteligencją, a w niektórych przypadkach nawet ich przewyższać. Przykładów jest więcej. W animacji Skok przez płot sprytny Shop RJ przekonuje zwierzęta z pobliskiego lasu, że nie ma sensu już zbierać pożywienia w klasyczny sposób, bo znacznie szybciej będzie po prostu zakraść się do ludzkich domów. Po pewnym czasie zwierzęta stają się tak uciążliwe, że pojawia się czyściciel, który ma je poskromić. Ale ostatecznie kończy w klatce razem z niedźwiedziem, który co ciekawe pojawia się potem w filmie o pszczołach, a zwierzaki z lasu triumfują. To drobne zwycięstwo, ale zauważcie, że w tych czasach, w różnych miejscach na świecie, mają miejsce pewne zmiany, zarówno w myśleniu, jak i sposobie działania zwierząt względem ludzi, co w przyszłości będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla obu gatunków. Nie wszystkie zwierzęta zachowywały się jednak tak samo. Niektóre wybrały mniej konfrontacyjny kierunek, czego efektem było zacieśnianie więzi między gatunkami, co widzimy chociażby w animacji o Yeti, gdzie nastoletnia Yi i jej przyjaciele wyruszają z tytułowym bohaterem na ekscytującą wyprawę, podczas której rodzi się między nimi prawdziwa przyjaźń. Lub w filmie Wallace i Gromit Klątwa Królika, gdzie główni bohaterowie stanowią zgrany zespół, a Wallace traktuje swojego psa jak równego sobie partnera. Ciekawym przypadkiem jest również Turbo. I nie tylko dlatego, że gość o imieniu Tito wynajął swego czasu do roli kelnerów małpy z Madagaskaru, co potwierdzałoby, że wszystko dzieje się w jednym świecie, ale przede wszystkim z powodu wyjątkowej historii głównego bohatera. Turbo, zwany również T8, to ślimak, który pewnego razu wleciał pod maskę samochodu niczym Obelix do kociołka z magicznym napojem. Kontakt z Nitro sprawił, że zyskał nadludzką, a właściwie nad ślimaczą szybkość i stał się kierowcą wyścigowym ścigającym się z ludźmi. Dzięki temu zyskał sympatię i szacunek kibiców, co niewątpliwie pomogło w przyszłej walce zwierząt o zwiększenie ich znaczenia w świecie DreamWorks. Jednakże bezapelacyjnie najważniejszy krok na drodze ku niepodległości wykonały pszczoły. Barry Benson, niepozorny owad, któremu od dziecka wmawiano, że jedynym sensem życia jest praca i nic więcej, postanowił zbuntować się przeciwko temu i położyć kres wyzyskiwaniu swojego gatunku przez ludzkość. Odkrył bowiem, że gigantyczne ilości miodu są sprzedawane w sklepach, a jego bracia i siostry nie mają z tego absolutnie nic. W związku z tym rozpoczął sądową batalię z handlującymi miodem korporacjami, którą, co ciekawe, wygrał. Film o pszczołach stanowi przełom w świecie DreamWorks, gdyż to właśnie w nim, po raz pierwszy w historii, zwierzęta ujawniły światu, że są bardziej inteligentne niż sądzono. W dodatku po raz pierwszy jasno zakomunikowały, że oczekują sprawiedliwego traktowania. A do tego, co w sumie najważniejsze, pokazały dobitnie, jak ważne są dla całego ekosystemu i w jak tragicznej sytuacji może znaleźć się ludzkość, jeżeli ich zabraknie. Lub jeśli odechce im się współpracować. Kryzys związany z tymczasowym porzuceniem zapylania roślin w filmie o pszczołach ostatecznie udało się opanować, natomiast z czasem napięcia między ludźmi i zwierzętami zaczynały narastać. Coraz więcej gatunków żądało równego traktowania.
znakomitej animacji Pan Peabody i Sherman, pies zyskał prawa rodzicielskie i adoptował chłopca, co niektórzy uważali już za przesadę. A to był dopiero początek. W filmie Pan Wilk i Spółka widzimy, że niedługo później zwierzęta już całkowicie rozpanoszyły się na naszej planecie, a niektóre z nich zeszły nawet na drogę przestępczą. Jak widać, nie tylko człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego. Zwierzęta dostały palec, a po chwili miały już całą rękę i nie zamierzały się na tym zatrzymywać, co wywoływało coraz większe społeczne oburzenie. Zwierzęta rosły w siłę, a ludzie wcale nie chcieli dzielić się tak chętnie swoimi przywilejami. Zresztą na tym etapie nikt już ich zbytnio o pozwolenie nie pytał, co powodowało jeszcze większe emocje. W związku z tym popularność zaczęły zyskiwać organizacje i ruchy zoofobiczne, a po pewnym czasie obie strony konfliktu zaczęły rozumieć, dokąd to wszystko zmierza. Ludzie w końcu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, jednakże niestety było już za późno. Przed wami ostatnia era w świecie DreamWorks, czyli daleka przyszłość. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na przykład w Kung Fu Pandzie nie ma ludzi, mimo że zwierzęta tam obecne żyją w ewidentnie ludzkim świecie? Obserwujemy ludzkie budowle, ludzkie zwyczaje, ślady ludzkiej kultury, wszystko co ludzkie, poza samymi ludźmi. Po tym, co powiedziałem przed chwilą, chyba już dla każdego jest jasne, co w pewnym momencie się wydarzyło. Ludzkość, gdy zdała sobie sprawę, że znalazła się w pozycji gotującej się żaby, chciała jeszcze wyskoczyć z garnka, ale było już za późno. Gdy wybuchła wielka wojna ludzko-zwierzęca, był to już akt rozpaczy ze strony naszego gatunku. Ostatni zryw ludzkości zakończył się klęską i potomkowie krudów po prostu wyginęli. A zwierzęta w końcu mogły żyć w pokoju same ze sobą. No, chyba że akurat ze sobą walczyły, co w sumie stanowi główny motyw wszystkich filmów z serii Kung Fu Panda, ale nie bądźmy drobiazgowi. I tak oto prezentuje się oś czasu teorii DreamWorks. A teraz czas połączyć klocki. Podróże w czasie. To, że następuje pewien ciąg przyczynowo-skutkowy między większością filmów, jest oczywiste. Ale jednak fajnie by było, gdybyśmy odnaleźli jakieś dowody na to, że to wszystko dzieje się w tym samym świecie. Jest to istotne, szczególnie w przypadku animacji dziejących się dawno, dawno temu. Bo czy na przykład Krudowie mają realnie coś wspólnego z historiami biblijnymi albo jakimikolwiek filmami, które działy się później? Cóż, biorąc pod uwagę, że nasi jaskiniowcy żyli miliony lat temu, odpowiedź jest raczej oczywista. Pewnie, że tak. Otóż tak się składa, że w świecie DreamWorks jest takich dwóch gości, którzy bardzo często zwiedzają sobie różne zakątki świata. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Pan Peabody i Sherman, by dostać się do tych miejsc, cofają się w czasie. Tak jest, podróże wspomnianego wcześniej psa i jego przybranego syna stanowią ogniwo spajające całą naszą teorię. W końcu Pan Peabody uczył Shermana historii od najmłodszych lat i to chyba w najciekawszy możliwy sposób, pokazując mu ją na żywo. No i co ważne, panowie, jak się okazuje, byli naprawdę niezłymi obieżej światami. Ale do rzeczy. Nie każdy wie, ale jakiś czas temu powstał serial Krudowie u zarania dziejów, który przedstawia przygody rodziny jaskiniowców dziejące się jeszcze przed wydarzeniami, które znamy z filmów. W jednym z odcinków Krudowie znajdują się w pewnej jaskini, w której możemy zaobserwować bardzo ciekawe ścienne malowidło. Tak jest, najinteligentniejszy pies swoich czasów oraz jego syn byli tu. I jak widać, pozostawili po sobie pamiątkę. Ale to nie wszystko. Podczas jednej z podróży Pan Peabody i jego chłopiec odwiedzają starożytny Egipt, a gdy Sherman będąc malcem kąpie się zapewne w Nilu, tuż obok niego możemy zaobserwować małego Mojżesza i jego matkę. Jest to scena żywcem wyjęta z Księcia Egiptu, co potwierdza, że te animacje dzieją się w tym samym świecie. Zupełnie tak jak Pan Wilk i Spółka. Na początku tego filmu dowiadujemy się, że Pan Rekin ukradł Monę Lizę. A kto gości genialnego psa i jego syna podczas wyprawy do renesansowych Włoch? Leonardo da Vinci, który w momencie ich przybycia maluje właśnie Monę Lizę. Trochę wcześniej Pan Peabody i Sherman lądują we Francji u progu rewolucji, gdzie zamieniają słówko z Marią Antoniną, o której wspomina szef Bobas podczas narady malców w animacji Dzieciak rządzi, co potwierdza kanoniczność tej postaci. Swoją drogą, ci jaskiniowcy z malowidła nie przypominają wam kogoś?
bo mi trochę tak. Podsumowując, pan Peabody i Sherman są głównym spoiwem całej teorii DreamWorks. Chociaż może jest ktoś, kto spaja tę teorię nawet lepiej. Ktoś, kto pojawia się w każdym filmie studia, a mimo to praktycznie nigdy nie zwracamy na niego uwagi. Bóg Uniwersum. Pamiętacie, jak powiedziałem, że Strażnicy Marzeń to animacja ważniejsza niż ktokolwiek mógłby przypuszczać? No to teraz dowiecie się dlaczego. Jeśli oglądaliście ten film, to wiecie, że strażnicy są niemal boskimi istotami w tym świecie. Jednakże każdy z nich zdaje sobie sprawę, że jest ktoś nad nimi. Ktoś, kto wybrał ich na strażników, ktoś, kto przemawiał do Mojżesza i ktoś, kogo wielbiono nawet w Eldorado. Ktoś, kto jest dosłownie bogiem tego świata. Chłopiec z Księżyca. Tak jest. To właśnie on, choć niepozorny, jest władcą całego uniwersum. I za każdym razem, gdy chcemy poznać jakąś ciekawą opowieść, Chłopiec z Księżyca zaprasza nas do swojego świata i opowiada nam jedną z wielu wspaniałych historii, jakie się w nim zdarzyły. I to jest właśnie teoria DreamWorks. Prawdopodobnie jako pierwsza osoba na świecie połączyłem ze sobą wszystkie 46 filmów i czuję z tego powodu ogromną satysfakcję. Poświęciłem na tę teorię dziesiątki godzin, więc mam nadzieję, że się wam podobało. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.